Powiedziałeś, jesteś, dobrze pamiętam, cholerykiem? Tak, zdecydowanie jestem. Co najbardziej Cię wyprowadza z równowagi? Oj, wiesz, co za dużo rzeczy, prawie, znaczy ja próbuję naprawdę, powiem Ci tak, że Pan Bóg mnie tym pobłogosławił, że jednak się człowiek starzeje, wiesz, ja nie wiem, jak długo bym tak sądził, ale ja myślę, że z 10 lat temu byłem zupełnie do wytrzymania, natomiast dzisiaj już jest trochę lepiej, jak dobiegam 40, bo już więcej rzeczy widziałem i już mniej rzeczy jest mi w stanie, jakby, wiesz, rozstrzec, a poza tym wiem, jakie koszty człowiek za to płaci, że się, wiesz, wpieni po prostu na maksa, a później musi wszystkich przepraszać i wszystko wyprostowywać. Bo też się już nauczyłem tego, że niezależnie od tej całej gorączki, którą my mamy, to czy będzie ten polityk, czy inny, to może wywołać tylko większy niesmak estetyczny, natomiast w naszym życiu raczej wielu rzeczy nie zmieni. Natomiast zachowujemy się tak, jakby od tego zależał świat, życie, kosmos, zbawienie i miliard różnych sytuacji, no ale to tak jest, więc czasami wkurzam się tym, jeżeli, no chyba tym się, w zasadzie to jest jedyna rzecz, którą się wkurzam, jeżeli ktoś nie widzi w drugim człowieku człowieka, to wtedy się bardzo wkurzam.